zdrowa jazda. Sok ananasowy, limonka, kokos i liście mięty. I odrobina pszenicy, która zrobi z tego witaminową bombę. Chyba nie znam zdrowszego i smaczniejszego napoju na taką pogodę. Mniam, to coś więcej niż zwykły koktajl. To nowe doświadczenie. Dziękuję. Cieszę się, że ci smakuje. Kto następny? Ja poproszę marchewkę z pomarańczą. To klasyczne połączenie. A co powiesz na mały dodatek imbiru, żeby trochę podkręcić smak? Pewnie. Brzmi smakowicie. I jest bardzo zdrowe. Doskonałe. Dziękuję. Nie ma za co. Wow. No proszę, właśnie skończyłam pracę. Strasznie ten czas szybko leci. Chociaż moje nogi mają nieco inne zdanie. Należy im się odpoczynek. Jak wam minął dzień w pracy? Było mega! Każdy z moich klientów jest inny, a ja uwielbiam dobierać dla nich ubrania, które pasują do ich stylu i sylwetki. Tak samo u mnie. W księgarni miałam naprawdę napięty dzień. Ludzie ostatnio czytają na potęgę. Jedno wiem na pewno. Po tak ciężkim dniu w galerii teraz normalnie padam z głodu. A zaraz! Czyżby ktoś tu był głodny? Jesteście w dobrych rękach. Przygotowałam dla was kilka takich małych smakołyków. Wow! Kilka małych smakołyków? To prawdziwa uczta! Wszystko wygląda niesamowicie! Mniam! Testuję przepisy ze składników od lokalnych dostawców. Gotowanie to ciężka praca, ale nic nie sprawia mi większej radości i satysfakcji niż wymyślanie smacznych nowych potraw dla moich wspaniałych przyjaciół! Zapraszam, smacznego i ja stawiam! Dobrze słyszałem, że jemy za darmo? Juhu! Jedzonko! A do tego pychotka! Dziękuję, nie ma za co. To jakie plany na najbliższy czas? Macie już jakieś pomysły na ten weekend? Właśnie, przypomniało mi się. Biorę udział w wielkim pokazie konnym. Nazywa się Stylowa Jazda. To taki konkurs. Zapowiada się superancko. I tak jest, ale raczej łatwo nie będzie. Stajenna jest na wakacjach, więc sama muszę przygotować, uczesać i wystylizować swoją klacz. O rany, to będzie niesamowite wyzwanie. A ja z przyjemnością pomogę. Ja też. To świetna okazja, żeby wykazać się kreatywnością i podkręcić swoje portfolio. Wow, ale super! Nie wiedziałem, że jest ktoś taki jak stylista koni. To świetny przykład na to, że jeśli chodzi o karierę, to możesz być kim chcesz. Okej, powiem wam, jak ja to widzę. Nie mogę się doczekać. Barbie Stylowa Jazda.